Thank you.
Zacznijmy sesję. Rozpoczynamy obrady. Dzień dobry Państwu, otwieram 35. sesję Rady Miejskiej. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż na sali jest obecnych 20 radnych, co oczywiście stanowi niezbędne kworum do podejmowanych decyzji. Więc witam bardzo serdecznie Państwa radnych, witam bardzo serdecznie Panią Burmistrz, Pana Mecenasa, witam bardzo serdecznie przybyłych na dzisiejszą sesję gości w osobach Pani Poseł Anny Zalewskiej. Witam bardzo serdecznie mieszkańców miasta Nowa Ruda, prasę oraz wszystkich obecnych tutaj na sali. Proszę Państwa, witam również zaproszonych gości, a więc młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie oraz przedstawicieli z osobą choreografa Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Ruda. Witam propozycje naszych dzisiejszych obrad. Bardzo proszę, czy są uwagi do tej właśnie, do tych propozycji. Bardzo proszę, Pani Burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałabym wprowadzić dwie dodatkowe uchwały w projekcie dzisiejszych obrad. Tak, proponuję po punkcie H wprowadzić druk i na uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wersjowego na zabezpieczenie składu kredytu przez wspólnotę mieszkaniową w dziedzinie miejskiej Nowa Ruda. To będzie w takim układzie druk numer 9, dotyczy to remontu dachu przy ulicy Stara Droga oraz uchwałę następną w sprawie przekazania Policji środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Nowej Rudzie, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej. Proponuję, aby to był druk numer 10. Czy druk numer 10? 10, tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze inne propozycje? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez Panią Burmistrz w sprawie porządku obrad, dodając dwa projekty uchwał, zechce podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła poprawki zgłoszone przez Panią Burmistrz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez Pana Radnego Zbigniewa Kaczewskiego w sprawie udzielenia głosu stowarzyszeniu w punkcie po sprawozdaniu burmistrza i po zabraniu głosu przez Panią Poseł, zechce podnieść rękę. Dziękuję bardzo. W takim razie, skoro nie ma więcej poprawek, bardzo proszę, przystępujemy do głosowania już nad całością wraz z naniesionymi poprawkami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem w porządku obrad 35. sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, zechce podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła porządek obrad. W takim razie przystępujemy do jego realizacji. Proszę Państwa, punkt drugi spraw regulaminowych. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Czy ktoś z Państwa... Cieszę się bardzo, że Pan Przewodniczący jednak wysłuchał mojej prośby i pozwolił mi w miarę wcześniej zabrać głos. Być może powinna się stanąć. Kto odpowiada za sprzęt? Raz, może z tego, proszę bardzo.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście jestem na sesji Rady Miasta pierwszy raz, ale tylko i wyłącznie z tego powodu, że z Nowej Rudy przez 6 lat nie otrzymałam żadnego zaproszenia, mimo że w każdej miejscowości zaproszenia do posłów idą z tak zwanego rozdzielnika, to znaczy do każdego, na każdą uroczystość, ale oczywiście to nie znaczy, że z mieszkańcami Nowej Rudy się nie spotyka. Od kilku miesięcy rzeczywiście po udanym zdarzeniu w Płocku, gdzie radni miasta zdecydowali, że 3 supermarketów w Płocku jednak nie będzie, bo tylko i wyłącznie rada, nie burmistrz mogą tego rodzaju decyzje podejmować, głosując nad planem zagospodarowania przestrzennego. W wielu miejscach kupcy i handlowcy i przedsiębiorcy uznali, że jest to możliwe. Dlatego, że kamieni są od bardzo wielu lat, że jest to proces absolutnie nieuchronny, a że w ogóle przedstawiciele firmy lokujących w sklepy wielkopowierzchniowe mają fantastyczne kancelarie prawne i właściwie samorząd nie ma najmniejszych szans. No jest to oczywista nieprawda. Ustawodawca oczywiście wskazał, jakie powierzchnie należy pokazywać w planie zagospodarowania przestrzennego, ale ustawodawca również w ustawie o samorządzie gminnym powiedział jednoznacznie, że do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, Rady Miasta należy uchwalenie planu miejscowego, a to jest plan czy prawo miejscowe, o którym ostatecznie jednoznacznie decydują radni. To po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, oczywiście grzecznie chciałam się umówić z Panem Burmistrzem, żeby mieć pełną wiedzę, żeby rzeczywiście podjąć się negocjacji, mediacji. Pierwsze takie spotkanie, bardzo dyskusyjne, i chcę, żeby radni też wiedzieli, bo doświadczy o całej otoczce i wyjaśni determinację również Państwa, którzy są dzisiaj. Też bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu, że jednak zdecydował się wysłuchać tych Państwa, mimo że projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nie ma. Proszę Państwa, spotkaliśmy się na dworcu w Poczekalni, która wiele, że tak powiem, pozostawia do życzenia. Pan starosta uznał, że z 3 burmistrzami, z burmistrzem Nowej Rudy spotka się właśnie w takim miejscu, żeby debatować o przyszłości, po pierwsze PKS-u i generalnie, prawda, o tym, co czeka kupców. No było to żenujące przedstawienie. Nie pan burmistrz był gospodarzem, pan starosta, ludzie sobie dowolnie przechodzili sami. Państwo sobie wyobrażają, jak mogła dyskusja na temat przyszłości kupiectwa w Nowej Rudzie i PKS-u wyglądać. Ale oczywiście wymieniliśmy się telefonami z panem burmistrzem i od 3 tygodni dosyć bezskutecznie z panem burmistrzem się próbuje skontaktować, umówić. Zostawiłam informację w sekretariacie, że nawet mi nie zależy na fatygowaniu pana burmistrza, że potrzebuje, prawda, osoby, która zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła pozwoli mi zajrzeć we wszystkie dokumenty. Bo taka jest ustawa, proszę Państwa, poseł ma prawo we wszystkich jednostkach państwowych i samorządowych widzieć wszystkie dokumenty, oczywiście z ochroną danych osobowych. I tak chciałam zobaczyć, co się dzieje z procedurą dotyczącą Drogosławia i tam, prawda, lokowaniem ewentualnym i zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. Bo stowarzyszenie już otrzymało taką informację i bardzo niepokojącą informację usłyszeliśmy na owej poczekalni PKS-u, prawda, że już ktoś jest zainteresowany ewentualnie tym miejscem, gdyby PKS-u tam nie było. Trochę byłam zdziwiona, bo to tak nie można sobie biegać w dowolnych miejscach i wskazywać, o tutaj jest szkoła, to ja bardzo poproszę, ja jestem zainteresowany sprzedażą tejże szkoły i kupnem terenu. I ponieważ, proszę Państwa, od tych kilku tygodni rzeczywiście nie udało mi się w żaden sposób dotrzeć, prawda, do urzędników, do burmistrza Nowej Rudy, mam nadzieję, że to krótkie wystąpienie i rozmowa z radnymi zrekompensuje radnym mnie brak tej komunikacji. Dzisiaj też jakoś pani burmistrz miała kłopoty, żeby wyraźnie się mną zająć. Dosyć lekceważąco powiedziała, że mogę siedzieć tu, gdzie siedzę. Ale to oczywiście, proszę Państwa, mnie to nie dotyka. Ja jestem osobą, która zupełnie inaczej postrzega swoją funkcję. Nie muszę być jakoś szczególnie hołubiona. I wracając, proszę Państwa, do meritum. Rzeczywiście mam ogromny apel do Rady Miasta, dlatego że determinacja kupców i przedsiębiorców to już nie jest walka o to, czy będzie lepiej, czy gorzej, tylko to jest walka o życie. Dlatego że pojawienie się, po pierwsze w Drogosławiu,
docelowo i w domyśle, bo cały czas mamy to w domyśle i proszę wybaczyć, to też nie jest jednoznaczne, co ja mówię i nikogo nie oskarżam, ale czytam komunikaty pozasłowne i poza wypowiedziane wprost, być może na miejscu PKS-u, to dla tych ludzi, ja przypominam, podpisów jest kilka tysięcy, oznacza wyprowadzenie się z Nowej Rudy albo zasilenie, o, chociażby takiego programu z funduszy europejskich, prawda, dla bezrobotnych. No kobiety będą miały, bo jest program, jeszcze póki co będą mogły z takiego programu. Oczywiście, proszę Państwa, to nie jest tak, że Nowa Ruda... Kolejną wielką przecież gałąź gospodarki, jaką jest handel. A my Polacy, proszę Państwa, musimy sobie zadać jedno pytanie. Czy my jako naród mamy prawo uczestniczyć w handlu jako właściciele lokalów, jako ci, którzy prowadzą rodzinne interesy? Czy mamy tam uczestniczyć tylko i wyłącznie jako siła najemna? Najemna w Leroy, Leclercach, Biedronkach, wykładająca towary na półkach. Myślę, że nie, że jako naród zasługujemy również na to, żeby uczestniczyć w tym torcie. Nie może być tak, że radni dopiero po inicjatywie społecznej, dopiero po naciskach ze strony stowarzyszenia zauważają, że jest problem. Proszę Państwa, ten problem powinien być zauważany dla Państwa na co dzień. Bo ja się pytałem w kółko, czy panowie zauważają, panowie i panie radne, radni, czy zauważają, że Kłodzko się wyludnia, że strefa handlu, bo to sam handel to jest jeszcze nie wszystko. Są przecież kwestie społeczne związane z handlem. Przenieśliśmy strefy handlowe za miasto, miasto umiera. Nic się nie dzieje. Sklepy stoją do wydzierżawienia, co chwilę zmieniają się dzierżawcy. Nic się nie dzieje i to, proszę Państwa, my mówimy o Nowej Rudzie, o Słupcu, o Kłodzku, ale również ulica Świdnicka we Wrocławiu ma takie problemy. Czyli to jest problem dalekosiężny, ogromny i dotyczący nie tylko małych miast i miasteczek. Co jeszcze? Co jest bardzo niebezpieczne i z pewnością Państwo się tutaj spotkali, dlatego, że zauważają, że ta marketyzacja zaczyna dotykać maleńkich miejscowości i małych wsi. Te markety pojawiają się już wszędzie. Odbieramy sobie możliwość też funkcjonowania w tym łańcuszku handlowym, bo jest to łańcuch naczyń połączonych i my musimy mieć możliwość dystrybucji swoich towarów. Musimy mieć tą możliwość, bo inaczej jesteśmy zdani na łaskę tych, którzy nam te towary oferują do sprzedaży. To jest zależność bardzo prosta i na nią nie ma innego rozwiązania. Takie rozwiązania, przepraszam, znajdują się. Na przykład w Niemczech i Wielkiej Brytanii, kiedy to trzeba zrobić konsultacje społeczne i trzeba zauważyć, jak dany podmiot gospodarczy, jak dany supermarket wpłynie na lokalny handel. Ale musimy zauważyć coś jeszcze innego. Ten brytyjski, niemiecki czy francuski supermarket nie ma takiego wpływu na lokalny rynek. A dlaczego? Bo to jest lokalny podmiot gospodarczy. Bo on tam płaci podatki i tam zatrudnia własnych pracowników. Sytuacja jest dramatyczna. Przyjechaliśmy tutaj, cieszymy się, że Nowa Ruda się tak zainicjowała. Mamy również kontakty z innymi przedstawicielami takich stowarzyszeń w całej Polsce, tak jak na przykład Kongregacja Przemysła, czyli drugi koniec Polski, bo ten problem jest problemem ogólnopolskim. I czas naprawdę, proszę Państwa, i tu się cieszę, że Państwo z Nowej Rudy zauważyli, że jeżeli tych problemów nie wezmą we własne ręce, nie zrobią tego po polsku, to po prostu nikt Państwu nie pomoże. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Piotr Berza, mieszkaniec Nowej Rudy. Ja powiem tak, jestem już zmęczony tą trzecią kadencją pana burmistrza Tomasza Kilińskiego, bo w tym mieście protest goni protest. Zaczęliśmy od małej kolonii, marzyła się panu burmistrzowi galeria, PKS, powiedzmy sobie szczerze, panie radny, my byliśmy na spotkaniu w Drogosławie. Daliśmy panu burmistrzowi możliwość podpisania się jako pierwsze pod protestem w sprawie PKS-u. Był tam pan przewodniczący i radni z Drogosławu. Nikt nawet tego nie przeczytał. Wy się podpisywaliście dopiero jak ja. Powiedziałem, że mamy 1000 podpisów mieszkańców. I taka jest prawda. Teraz mówicie o Drogosławie. Ja byłem na spotkaniu z ludźmi w Drogosławie.
I nikt tam nie mówił, że nie ma gdzie zrobić zakupów. Tam ludzie mają inne problemy. Przeciekające dachy, zawilgocone kamienice, dziury w posesjach, takie, że widać instalację wodną i kanalizacyjną. I co usłyszeli? Usłyszeli od pana dyrektora, że kiedyś byli dobrymi płatnikami, a teraz już nie są tacy i nie ma pieniędzy, żeby im to zrobić. I co ja później czytam w Gazecie Noworuskiej? Że za takie słowa pan dyrektor ma roczny dochód ponad 100 tysięcy złotych. To jest hańba. Ja myślę, że każdy powinien przeczytać wypowiedź pana burmistrza z 30 maja 2007. Obiecywał nam nową rudę. Mieliśmy postać na nogi. Pierwszą nogą miał być Noworuski Park Przemysłowy i specjalna strefa. Pan burmistrz mówi, działa tu już SPAS, Orion, FMW, zaraz będzie ITR. I daje ludziom do zrozumienia, że zaraz w tym mieście powstaną zakłady z miejscami pracy. Drugą tą nogą miała być turystyka. I mówi się o planach zagospodarowania Góry Wszystkich Świętych, Góry Anny, Góry Świętej Anny. To zniszczyli. Jedno schronisko i to zniszczyli. Stoją. Wstyd. Pan burmistrz mówi, że wydzielił już działki pod budowę pensjonatów, hoteli. Za pieniądze unijne w tym mieście będą wyciągi narciarskie, tory saneczkowe, jakieś kaskady wodne. I porównuje to do wrzucenia drożdży do ciasta i mówi, że teraz będzie patrzył się, jak to pięknie wyrasta. To klatry. Te drożdże były przeterminowane. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Leszek Kopczyk. Ja właściwie nie jestem... Ale ja przepraszam bardzo, bo tak, była możliwość zabrania głosu. Ja jestem jakby odsunięty przez panów kamerujących. Ja kieruję w sumie sesją i bardzo proszę... Przepraszam, to jeżeli pan przewodniczący uważa, że nie powinien mówić... Nie, bardzo proszę, tylko ja udzielam głosu. Bardzo proszę, panie Leszek. Właśnie chciałbym zapytać, czy mogę coś powiedzieć. Tak. Proszę Państwa, ja od 78 roku jestem właściwie takim przypisanym mieszkańcem Nowej. Zaistniałem w 78 roku. I trochę inaczej niż moi koledzy prowadzą swoją działalność. Ja jestem usługodawcą. Moi koledzy są handlowcami, ja jestem usługodawcą. I jest to troszeczkę inna specyfika. Niestety trzeba przyznać, że na handel przyszedł jakiś wielki pomysł. Proszę zobaczyć, ja nie chciałbym daleko szukać i nie chciałbym Państwa odwoływać, bo radni są po to, żeby tutaj tworzyć pewne wydarzenia. Między innymi tworzyć i scalać całe to miasto. Proszę zobaczyć tylko w Szwajcarii. Ja nie chciałbym tutaj... Cud. Tam została wprowadzona tylko IKEA. Proszę Państwa, tylko IKEA. Być może wymogi unijne nakazują na pewne rzeczy. Ja jestem daleki, ja mam swoją białą lokomotywę, ściągam ludzi z całego świata, jestem pasjonatem. To, co wykonuję, jest dalekie od Waszej rzeczywistości, tak między innymi. Ale ja tutaj z nimi żyję. Ja kiedyś na ulicy podjazdowej nie mogłem przejść z jednej strony na drugą, bo było zainteresowanie tym całym miastem. Na dzień dzisiejszy, tak jak Państwo zauważacie, jest trudne to do opisania. Ja uważam, że to, co powiedziała pani posłanka, to powinno być w ustach naszych tutaj przedstawicieli. To wy powinniście chodzić do nas i walczyć z nami o to wszystko. Ja jeszcze sobie daję radę. Moi przyjaciele mają większe problemy. Ale proszę Państwa, mnie to też wypadnie. Ta bieda tego miasta dokładnie mi tak samo jak inni. I na to nie będziemy mieli problemu. Pomóżcie nam, bo ja tak naprawdę nie wiem za bardzo, co robić. Ja się znam na kawach. Na polityce się nigdy nie znam. Jestem bezpartyjny. Nigdy nie należałem do żadnych ugrupowań, nie popieram żadnych napisów, które się tutaj znajdują, żeby to było jasne. Natomiast uważam jedno, jeżeli wy nam pomożecie, to będzie nam będzie łatwiej zrozumieć chociażby nawet tą biedę, która nas czeka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa obecnych na sali zrobiących stowarzyszenie bądź... Bardzo proszę. Beata Kłosowska-Pyszka, jestem miejscowym przedsiębiorcą, od 20 lat prowadzę tutaj firmę. Ten protest, który jest dzisiaj jakby z obrazu,
obrazuje to, co robimy od pół roku. Chodzimy, rozmawiamy, staramy się wytłumaczyć, jaka jest tragiczna sytuacja miejscowych przedsiębiorców. Niestety, no, z tego wynika, że nasz głos został niezauważony i do tej pory nie doszło do takiego konstruktywnego dialogu. My potrzebujemy dialogu, nie tylko wysłuchania nas i powiedzenia swoich kwestii i stwierdzenia, że tylko one są właściwe, a to, co my mówimy, nie ma żadnego znaczenia. Jest nas tutaj bardzo duża grupa dzisiaj zebrana. Przez tydzień od ubiegłej środy zebraliśmy ponad 2,5 tysiąca podpisów mieszkańców, którzy opowiadają się za tym, żeby jednak te małe sklepy w Nowej Ludzie zostały. Bardzo prosimy, żeby Państwo wzięli pod uwagę tę kwestię w mówieniu o tym, że przeprowadza się konsultacje społeczne, bowiem same konsultacje z Radą Społeczno-Gospodarczą, w której reprezentantami przedsiębiorców są tylko dwie osoby, a Rada liczy bodajże 12 czy 14 członków, to ja uważam to, że to nie jest tak, jak powinno być. Zróbmy jakiś organ taki, w którym będą przedstawiciele faktycznie przedsiębiorców. Jest nas tutaj, my jesteśmy przedsiębiorcami, jesteśmy handlowcami w głównej mierze, usługodawcami, ze względu na to, że większych zakładów pracy, większych biznesów w Nowej Rudzie się nie robi. No, tak jak Nowa Ruda, na co nas stać, tak też działamy. Jesteśmy płatnikami podatków, zatrudniamy ludzi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę osób, którą my zatrudniamy, to na pewno jesteśmy największym pracodawcą w mieście i największym płatnikiem tych podatków. Prosimy tylko o to, żeby Państwo nas wysłuchali. I po to też wszyscy tutaj dzisiaj się zebraliśmy, żeby dać jakby wyraz naszemu niezadowoleniu. A jeżeli chodzi, nie ma tutaj pana radnego, który mówił, że nie wie o co chodzi w tym wszystkim. Byłam osobiście byłam na Radzie w 28 bodajże grudnia 2012 roku, kiedy Państwo przegłosowaliście przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania wschodniej części dzielnicy Drogosław. I tam klucz tego problemu jest takie, że na tym terenie można wybudować market do 400 metrów kwadratowych. Natomiast jest teraz przystąpienie do planu, żeby można było tam wybudować market nie do 400, a do 2000 metrów kwadratowych. W związku z tym daje to nam do myślenia, co to ma być za obiekt. Wydaje nam się, że to ma być, czyli ma być to galeria. Słuchamy wszystkich głosów mieszkańców. Mieszkańcy niestety nie są pod presją i nie podpisują, bo my im każemy. Przychodzą i podpisują listę mówiąc, są u nas w Nowej Rudzie markety, jest ich już za dużo. I to jest nasza prośba. My nie walczymy, bo są też takie różne głosy. Nie walczymy absolutnie z marketami, nie walczymy z klientami. Klienci mają wybór, my prosimy, żeby też dać nam szansę w tej Nowej Rudzie żyć. Bo inaczej niestety, większość z nas będzie musiała wyjechać, młodzież wyjedzie i naprawdę nie zostanie tutaj nic. I dlatego też, no nie mówię nic, może coś zostanie, ale proszę to wziąć pod uwagę. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca prosi, my nie prosimy, my żądamy o wysłuchanie. To my wam płacimy. My tak płacimy, że my się opowiadamy, jak nas traktujecie. Jak nas traktujecie? Przepraszam bardzo, czy pan proszę się o zastanowienie, jak państwo nas traktują, nie chcecie nas wysłuchać. Prosimy. Przepraszam bardzo. Dlaczego my mamy prosić? My żądamy. Przepraszam bardzo, jest pewien porządek i ja nie wiem, jeżeli pani się czuje obrażona, to ja przepraszam. Natomiast nie widzę powodów do wygłaszania tego typu słów, ponieważ myślę, że nasza rozmowa funkcjonuje w dość dobrych warunkach i ja tyle nikomu czego nie ograniczam i Państwo jesteście wysłuchiwani na bieżąco. Także bardzo proszę, kto z Państwa radnych, przepraszam, nie radnych, tylko stowarzyszenia, czy chcieliby Państwo coś przekazać i tak dalej, ponieważ bardzo proszę. Jerzy Popika, jestem ze stowarzyszenia, z zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Handlowców Ziemi Kłodzkiej. Ponieważ tak wiele już było tutaj powiedziane przed chwilą i proszę też się nie dziwić, że emocje grają tutaj rolę, ponieważ my jesteśmy już zdesperowani. Jeżeli mamy nóż na gardle, to znaczy nasze działalności, nasz byt jest zagrożony, to każdemu mogą puścić nerwy. Ja i tak się dziwię, że tutaj zaspokojąco wszyscy o tym mówią.
Jest takie powiedzenie, nie wiem, czy wszyscy to znają. Zły to ptak, który we własnych gniazdo kale. My przyszliśmy tutaj wszyscy, bo gdybyśmy nie mieli wiary i nadziei w to, że Państwo nas nie zrozumieją, my przyszliśmy tutaj po to, żeby zwrócić się do Was z prośbą, do Państwa, bo jesteście, rozumiem, z tego miasta. Zostaliście wybrani radnymi z tego miasta lub może z tutaj okolicznych miejscowości. Chcemy Pana sprostować. Dobrze. Miasto Nowa Ruda, gmina Zabusie Miasta. Dobrze. Chcemy wierzyć w to, że nikt tutaj z znajdujących się na sali Państwa radnych czy burmistrzów nie będzie jak ten zły ptak, który we własne gniazdo kala. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze momencik, Pani Poseł, bo jeszcze tutaj są, widzę, osoby chętne do zadania głosu do stowarzyszenia. Bardzo proszę. Dzień dobry, Mariusz Szczerbiński, ja może tak bez mikrofonu, Mariusz Szczerbiński, reprezentuję Sojusz Lewicy Demokratycznej na ziemi noworudzkiej. Jestem przewodniczącym tego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tworzymy strukturę tutaj całościową miejską. Chciałbym jedną rzecz powiedzieć i przekazać apel, który wystosowała Rada Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej zarówno do Pana Przewodniczącego, jak i obecnego Pana Burmistrza. Sądzę, że Pani Wiceburmistrz przekaże Panu Burmistrzowi. Ja odczytam pokrótce to, co tutaj chcielibyśmy ustosunkować się do tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Chciałbym również zaznaczyć jedną rzecz. Czy to, że dzisiaj PiS, czyli Prawo i Sprawiedliwość, stoi obok Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to jest fenomen, słuchajcie. My widzimy problem, no niestety nasi rajcy, nasi włodarze tego problemu nie widzą, a szkoda. A więc tak, pokrótce. My, członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Nowej Ludzie, stanowczo sprzeciwiamy się dalszemu prowadzeniu takiej polityki włodarzy miasta, która doprowadza do coraz większego zubożenia naszej lokalnej społeczności. Uważamy, że dalsza ekspansja marketów w naszym mieście jest nam niewskazana i spowoduje całkowity zanik drobnej przedsiębiorczości i kupiectwa w Nowej Ludzie. Ta kurwa podcinana latami obecnych miejskich rządów gałąź lokalnej gospodarki winna być chroniona, powtarzam, chroniona przez wybranych w zaufaniu radnych wraz z burmistrzem. Szanowny Panie Burmistrzu nieobecny, szanowna Pani Wiceburmistrz, szanowni radni. Nowa Ruda to nie kilkuset tysięczna, nieograniczona popytem metropolia. To małe miasteczko, które niestety dzięki prowadzonej takiej polityce, jaką widzimy, staje się miasteczkiem emerytów i rencistów. To małe miasto, w którym zamiast potężnych zakładów pracy, dających pracę tysiącom jego mieszkańcom, buduje się w sposób niekontrolowany kolejny market. Czy panie i panowie rajcy oraz pani wiceburmistrz naprawdę nie widzą tej drobnej zależności, w której za każdymi nowymi miejscami pracy w marketach swoje jedyne źródło dochodów tracą kolejni mieszkańcy miasta prowadzący drobny handel, zmuszeni zamykać swą od lat prowadzoną działalność gospodarczą? Jesteśmy tego tutaj świadkami, drodzy Państwo. Miarą dobrych, owocnych rządów nie jest ilość marketów w mieście. Nie jest ilość marketów w mieście czy odnowiony rynek. To też trzeba zauważyć. Siłą każdego miasta są jego obywatele. Obywatele, którzy z przekonaniem pracują na jego rzecz. Obywatele, którzy chcą pracować i zarabiać w granicach miasta, a nie poza nim dojeżdżając niejednokrotnie po 100 km do... ...padły. Radni naprawdę Państwa słuchają. Radni z Państwem rozmawiają. Proszę Państwa, może nie z każdym osobiście, ale przedstawiciele stowarzyszenia są z nami w ciągłym kontakcie i to, że prace zostały wstrzymane do konsultacji szerszych, to jest właśnie efekt między innymi naszych wspólnych rozmów. To jest po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, to jak jest dzisiaj w Nowej Rudzie, to nie jest winą radnych. Nie jest winą Pana Burmistrza. To jest proces, nie przeszkadzajmy sobie, proszę Państwa. To jest proces, który trwa w całym kraju od roku 90, od przemian. To państwo polskie pozwoliło na budowę hipermarketów, galerii handlowych, a nie miasto. Plany zagospodarowania przestrzennego, o których mówiła tutaj pani poseł, nie są sprawą, którą się dzisiaj podejmie, a jutro uchwali. To jest proces, który trwa przez pewien okres czasu. Na to też trzeba mieć pieniążki, żeby te plany uchwalać. Nie jesteśmy jako samorząd w stanie uchwalić jednolitego planu zagospodarowania dla całego miasta, mimo że czynimy to sukcesywnie już od dobrych ponad 20 lat. Są wśród Państwa na sali tutaj byli samorządowcy, którzy wiedzą, na czym te prace wszystkie polegają i nie łudźmy się, że wy
będziecie myśleć, że to jest tylko i wyłącznie brak naszej dobrej woli. Proszę Państwa, efekty, jakie są dzisiaj, wszyscy widzimy. I to, czy u nas powstanie market, czy nie powstanie. Proszę zwrócić uwagę na to, że wszystkie, praktycznie prawie wszystkie markety, które powstały w Nowej Rudzie, powstały w wyniku sprzedaży nieruchomości przez prywatne podmioty. Miasto ich nie sprzedawało. Popatrzcie na Dino przy Straży Pożarnej. Popatrzcie Państwo na Biedronkę w Słupcu. Popatrzcie Państwo na Biedronkę w Drogosławiu. To były grunty prywatnych przedsiębiorców, prywatnych osób, które zdecydowały się to sprzedać. Myśmy w tym nic nie robili. Myśmy w tym nie mogli nawet wręcz zablokować, ponieważ takie są procedury związane właśnie z... Został strzelony grunt PKS-u, a widzę tutaj pana prezesa PKS-u, który mimo protestu społecznego, mimo uchwał Rady Powiatu, ten grunt został sprzedany i jest ryzyko olbrzymie, że tam powstanie market. I chciałbym zapytać, w jakim celu pan tutaj jest? Jestem radnym Rady Miejskiej. W związku z tym otrzymałem zaproszenie na dzisiejszą sesję. Natomiast jeśli chodzi o kwestię sprzedaży terenów, części zajezdni PKS-u w Kłodzku, to pan zadający pytanie doskonale wie, że sprzedaż tego terenu była konsekwencją zawarcia umowy przedwstępnej z 30 grudnia 2011 roku, a więc sprzed blisko dwóch lat, gdy o żadnym proteście społecznym na terenie Kłodzka nie było mowy. Co do tego, co powstanie na terenie części zajezdni PKS-u w Kłodzku, to zadecyduje znowu plan zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Kłodzko, a więc nie ma to żadnego związku z Nową Rudą. I według mojej wiedzy te plany zagospodarowania przestrzennego tworzą właśnie radni Rady Miejskiej w Kłodzku, a nie pan starosta. Natomiast skoro już jestem przy głosie i wspomniałem tutaj o panu staroście, to chciałem Państwu powiedzieć, że pan starosta zdecydował, iż tereny dworca PKS-u w Nowej Rudzie raczej nie będą objęte procedurą przetargową. No niestety nie mogę powiedzieć, że to z całą pewnością, ponieważ nie jestem panem starostą. Państwo musieliście wszystko pytanie zadać, ale wszystko wskazuje na to, że tak to będzie wyglądać. I jeszcze jedna sprawa przy okazji dworca PKS-u w Nowej Rudzie. Państwo doskonale wiedzą, że na tym terenie nie może powstać żaden obiekt wielko...